Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie 31 stycznia w niedzielę. A werset biblijny, który zapisany jest w modlitewniku z Biblią na co dzień, a wyjęty z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian w 9 rozdziale, w 7 wierszu, mówi nam: ochotnego dawcę Bóg miłuje. I po przeczytaniu tego wersetu pierwsze pytanie, które nasuwa nam się na myśl: kim jest ten ochotny dawca? I pierwsza myśl, pierwsza odpowiedź, że ochotny dawca to ten, który swoje życie oddał Panu Bogu. Ale zaraz za tą myślą przychodzi mi następna, że jest to straszny slogan, który bardzo często wypowiadamy: musisz oddać Panu Bogu swoje życie, musisz oddać swoje życie Chrystusowi. Ale co to znaczy? I na tym właśnie chciałabym dzisiaj się skupić. Oddać Panu Bogu swoje życie to oddać Mu swój czas. Czy znajdujesz każdego dnia czas, który oddajesz Panu Bogu? Czas na rozmowę z Nim, na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa? Oddać Panu Bogu swoje życie to oddać Mu swoje ręce i swoje nogi. Czy oddajesz Panu Bogu swoje ręce i swoje nogi wtedy, kiedy ktoś obok Ciebie potrzebuje pomocy? Czy Twoje ręce są chętne do tego, aby w codziennych sprawach, w codziennym życiu być wsparciem i pomocą dla drugiego człowieka? Czy Twoje nogi są gotowe, aby iść tam, gdzie posyła Cię Pan Bóg? Aby tam zanosić swoją pomoc? Oddać Panu Bogu swoje życie to oddać Mu swoje usta. Czy Twoje usta każdego dnia wypowiadają słowa modlitwy, słowa dziękczynienia, chwały dla Pana Boga? Ale też, czy Twoje usta wypowiadają słowa, które niosą pocieszenie, radość, ukojenie dla drugiego człowieka? Czy być może Twoje usta wypowiadają słowa, które przynoszą ból, cierpienie, smutek? W końcu oddać Panu Bogu swoje życie to oddać Mu swoje serce. Czy czujesz w sercu miłość, szczerą, prawdziwą miłość do Pana Boga, szczerą miłość do Chrystusa, która sprawia, że chcesz być blisko Niego, że chcesz Jemu powierzać każdy dzień, każdą chwilę swojego życia, każdy Twój krok? I moi drodzy, ten werset nasuwa nam jeszcze jedną myśl, bardzo ważną myśl. Jeśli oddamy już Panu Bogu nasz czas, nasze ręce, nasze nogi, nasze usta, nasze serce, czy w zamian za to otrzymamy Bożą miłość, o której pisze apostoł Paweł? Nie. Bo moi drodzy, jest wręcz przeciwnie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To nie znaczy, że Pan Bóg miłuje nas za to, że my z ochotą oddajemy Mu swoje życie, albo za to, że my z ochotą służymy drugiemu człowiekowi. Bóg tak bardzo nas umiłował, że posłał na świat swojego Syna, aby On stał się dawcą życia i sługą dla nas. I właśnie dlatego z poczucia wdzięczności, z poczucia miłości wobec Pana Boga, to z nas powinny wypływać te wszystkie dobre rzeczy, które chcemy ofiarować Panu Bogu.
Módlmy się. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty tak bardzo nas umiłowałeś, że posłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, abyśmy potrafili z całego serca tę miłość do Ciebie odwzajemnić i abyśmy z tej miłości każdego dnia chcieli Tobie służyć. Bo Ty masz upodobanie w służbie wobec drugiego człowieka. Amen. Życzę Wam błogosławionej, dobrej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem.